Cześć, tu wikipedysta Pałek 38, czyli Jarek. Pokażę Wam teraz, jak wstawiać tabelę w edytorze wizualnym Wikipedii. Włączmy edytor wizualny, klikając edytuj. I teraz wykonuję te ćwiczenia na stworzonym przeze mnie fikcyjnym biogramie fikcyjnego naukowca Jana Mieczysława Zbijakowskiego. Zastanawiałem się, jak mogę wykorzystać tutaj tabelę i pomyślałem, że stworzę panu profesorowi listę doktorantów, doktorów, których wypromował, właśnie w postaci tabeli. Więc zacznę od stworzenia na to nowej sekcji. I jako wstęp napiszę zdanie zwykłym tekstem: wypromował czworo doktorów. I teraz, żeby wstawić tabelę, wstaw tabela. I zawsze na początku wstawia nam się taka najbardziej standardowa tabela, licząca 4x4 i tutaj jeszcze nagłówek. Teraz biorę właściwości i mogę dostosować ją do swoich potrzeb. Czy potrzebuję nagłówka, czy chcę mieć standardowy styl, czy chcę mieć sortowanie i czy tabela ma być zwijalna. Ja myślę, że zdecyduję się na opcję standardowego stylu i sortowania, a pozostałych nie będę zaznaczał. No dobra, i tabela już dostosowała się do tego, co zaznaczyłem. I teraz muszę się zastanowić, jakie właściwie będę miał tutaj kolumny. Więc zróbmy liczbę porządkową. Może imię i nazwisko. Tytuł pracy. I rok. I tak się akurat złożyło, że potrzebowałem czterech kolumn i standardowo miałem cztery kolumny, ale mógłbym również dodać kolejny, klikając wstaw przed lub wstaw po. A jeśli go jednak nie potrzebuję, to mogę usunąć kolumnę. No dobrze, ale napisałem, że będzie czworo doktorów, więc potrzebuję jeszcze jednego rzędu. Wstaw poniżej. Proszę bardzo. No i teraz muszę jakoś to wypełnić, czym puszczę wodze fantazji. Weźmy na przykład Jan Kowalski, który napisał pracę. Polska szkoła trenerska gry w dwa ognie. I teraz pan profesor habilitował się w 1995 roku, więc nie mógł mieć doktorantów wcześniej, no to przyjmijmy, że 1996. Potem mamy, dajmy na to, Anna Kowalewska. Gra w dwa ognie jako element edukacji przedszkolnej. 1999. Hieronim Ziółko, a czemu nie? Międzynarodowe rozgrywki dwa ognie. I jeszcze może na koniec Katarzyna Zielińska-Kowalska. Coś dużo tych Kowalskich, ale przypadkowe nazwiska. Gra w dwa ognie w Małopolsce. Studium historyczne. Prawdopodobnie ostatnie 2 minuty tego filmu bardziej mówią o mojej wyobraźni niż o Wikipedii, ale stworzyła nam się całkiem zgrabna tabela. Okay, możemy jeszcze zaznaczyć, żeby tutaj te cztery pola wszystkie były kursywą, tak jak przystało na tytuły prac. Ok. Jak widzicie, tabela jest całkiem ładna i możemy też sprawdzić, czy działa nam sortowanie. Ale żeby to zrobić, musimy zapisać edycję. Sortujemy według roku, według tytułu, według imienia i nazwiska, właściwie imienia, bo jest pierwsze. I tak wstawiamy tabelę w Wikipedii.